ostatnio też produkował. Jeszcze ciepłe. Jeszcze ciepłe. Proszę Państwa, wolne media! 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 Bardzo proszę, panie pośle. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję, że Państwo tak spontanicznie zareagowaliście na tę sytuację, która nie ma precedensu. Wczoraj w Sejmie przeżywaliśmy naprawdę dramatyczne chwile, gdy wydawało się, że wniosek opozycji, aby odroczyć posiedzenie do 2 września, to posiedzenie, podczas którego miała być procedowana ustawa, która już została określona jako Lex TVN albo Lex Anty TVN, co może jest bardziej precyzyjne. Pani marszałek, łamiąc przepisy regulaminu, dopuściła do tak zwanej reasumpcji, czyli do ponownego głosowania w tej samej sprawie. Regulamin wyraźnie stanowi, że musi być uzasadniona wątpliwość co do liczenia głosów, co do wyniku głosowania. Takiej wątpliwości nikt nie miał. Nikt podczas głosowania nie podniósł ręki, nie powiedział moje urządzenie inaczej wskazało niż ja zagłosowałem. To znaczy, że wola wszystkich została odzwierciedlona w głosowaniu w sposób prawidłowy. Mimo to pani marszałek dopuściła do reasumpcji, a w międzyczasie rozegrał się dziwny spektakl, podczas którego posłowie Pawła Kukiza zmienili zdanie. Wszyscy wiemy, że odbył się gorszący targ. Oni zmienili zdanie i ostatecznie ta ustawa, którą nazywamy Lex TVN, Lex Anty TVN, została większością głosów przyjęta. To smutny dzień.